Hej, cześć, witajcie ludzie, z tej strony Robuch, a to jest kolejny odcinek i w sumie ostatni z gry Assassin's Creed 2. Okej, jesteśmy tutaj w sanktuarium, tak to się chyba nazywa. No, tak sobie tu przyszedłem w sumie. No dobra, no i mam założoną oczywiście pelerynę Auditore. No i lecimy do Rzymu. Chcieliście odwiedzić Rzym? No to odwiedzimy. Odwiedzimy Rzym w takim razie. Jasne. Okej, oczywiście, że chcę się udać do Rzymu. Teraz mnie już nic nie powstrzymuje. No, niby w sumie ostatni odcinek z Assassin's Creed 2, ale... Ale, no... Zostało jeszcze tutaj, prawda... Historia Ezio. Ja nie kończę w żadnym wypadku, tak w sumie to... Jest... Przerwanie tej historii tak w połowie, czy tam nawet nie. O halo, zbugowane tekstury tam były przez moment chyba. No i Rzym, co będziemy mieli w Rzymie? Tak, to jest... Castello Sant'Angelo. In Boca Lupo, zakradnij się do kaplicy Sykstyńskiej i zabij Hiszpana Rodrigo Borgia. Jasne. Ej, zobaczcie, ja tu w ogóle nie jestem wykrywalny mimo mojej pelerynki. No, tam trochę się tak... Widzę, że tekstury pobagowały. Chyba Panteon miał być. No dobra. Jesteśmy w tym miejscu, pewnie uderzką na stóp... podwieźli i teraz tak, pokażcie mapkę, jak to w ogóle wygląda. Ciekawie ta mapka wygląda, nie powiem. I no, co ciekawe, nie ma tutaj mapy Włoch. Trudno. Dobra, no to co? To co pamiętam, trzeba było tutaj wejść. No, tutaj akurat ten poziom będzie taki bardzo liniowy, że nie będziemy mogli... Halo, sobie tam na most wejść i takie tam... Sami rozumiecie. Ej, no nie, panie Ezio. To tak nie działa, wiesz o tym. Tutaj, no. Tędy? No. Raczej tędy. Castel Sant'Angelo. Aj, to są ci papiescy strażnicy, tacy śmieszni. Dawaj to. No, chcesz się bić? No to proszę bardzo. Aha. Wy to widzieliście. Oh, fucking shit. O, i Bazylika di San Pietro. Spoko, Bazylika Świętego Piotra, no nieźle. Siemaneczko, ziomeczki. A, i teraz mi rośnie wykrycie. No ciekawe. Ciekawe, że nie wcześniej. No dobra, ale to tam. A to ja, witam. Przyszedłem zabić papieża. Elo? To sobie myślicie, że ta garstka strażników i ten to coś wam da? W ogóle, jak tutaj ta dzielnica wygląda? No to jest takie... No, można powiedzieć, że... Trochę niedorobione, ale w Brotherhoodzie będzie oczywiście dorobione, że tak powiem. O nie! O ty łuczniku. No? Co ty se myślisz, gościu? Nie ma lekko. Myślicie, że dacie radę
asasynowi, takiemu jak ja. Teraz ja stąd przyszedłem, tak? Nie. A nie, stąd jednak. A tak, to były schody. No nieważne. W każdym razie muszę iść tutaj. Asasino! Asasino! Haha, i co? Walcie się, frajerzy. Tak, tutaj jedną bramę nam zamykać. Dobrze pamiętam. O, i zamknęli. No chodźcie. Chodźcie, to trochę mi brakowało walki, co? No, dawaj, dawaj. Kurde, koniu, ale wjechał koń. Kończy dzik. Właściwie można by rzec nawet. Dawaj to. Hehe. No chodź. No. Haha. O nie, znowu ten finisher. Jak dobrze. Zamknęliście bramy, ale to wam, to was nie uratuje. Co myślicie, że zamkniecie sobie bramy i... Ciekawa sprawa, że tu konia trzymali, nie? No siema, to ja. Co tam u ciebie, ziomeczku? Co myślicie, że ja się tu będę skradał? Porąbało was? No. Jesteś zbyt cienki, gościu, w uszach. Elo. No dobra. To dalej. Haha. Idę po ciebie, Rodrigo. Kurde. O tak. Pamiętam, jak to pierwszy raz zrobiłem. To było coś. Ostateczna walka z bossem. Wiecie, po tylu godzinach gry to jest to. O. Miękkie lądowanie, zobaczcie. Tak to bym musiał twardo lądować. Haha. No nie, halo, jak mnie atakują. Grubasy. No chodźcie. Dawaj to. Haha. Pięknie. O ty kurde. O! Ale go nadziałem. I pięknie, to się fajnie walczy właśnie z tymi typami. Można takie super... O! Finisherki robić. O nie, straciłem jeden ten. Jedno lekarstwo, co teraz? Spróbujmy je odzyskać. Haha, pięknie, dobra. I teraz tak, muszę wejść... Tutaj coś jest? Nie, to chyba tak... Za bardzo to nic nie ma. A, ja nie wiem, czy teraz... O właśnie, pozostanie wykryty, no... Pamiętam, że tak było. Można być niewykrytym, ale można pozabijać tych karakanów też, także...
No dobra, na razie idzie prosto. Okej. No tak, tutaj jest już ich więcej. Nie! Kurde! No nie! Kurde, bo kliknąłem ten prawy przycisk, ja pierdzielę. No co za bezsens, no. Zrobiłem coś takiego, o, tak zrobiłem. Ech, no dobra, jeszcze raz, szybko. O, zobaczcie, teraz jestem w ogóle wykrywalny całkowicie. I tak chyba powinno od początku być. Haha! Ale egzekucja. No co, no. Tak sobie umarłeś, gościu. No. Cisza, nic nie widziałeś tak naprawdę. Spokojnie, ziomek, tobie nic nie będzie. Kurde. Odsuńcie się, frajerzy. Out of my sight. Hurry on, my friend. They are coming. Merda. Just leave me, Cazzo. Please. Per la Madonna, I want no part of this. Now, blandish hood. Nie, nic nie widzieliście. Nie. Gdzie tam? Dobra. Załatwieni. No to co? Dalej idziemy. Kurde. Właściwie czemu mam zostać niewykryty, to ja tego nie wiem. Może żeby alarmu nie wywołać. To by było nawet logiczne. Patrzcie, tam jest. Trzyma ten pastoro. Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantiarem patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarcerat. Co to było na takie łatwe? Nie wydaje mi się. I thought I was beyond this. But I'm not. I've waited too long. Lost too much. Requiescat in pace, you bastard. I don't think so. Whoa! No! Ale dzida laserowa, patrz pan. O nie! I see. Kind of you to bring me the apple. Now give it here. Why a farty food? Always the fighter, just like your father. Well, rejoice, my child, for you will see him again soon. You will give it to me. As you wish. O tak. Fascinating. An impressive power, this. But if you think it's going to save you, another thing coming. Walić go na pyrę tam. Kurde. Dziada starego.
No walić go na pyrę, powiedziałem. Moje klony. No to kurde, oddawaj to. No oddawaj fartucha. Mylisz się. No kurde. Dawaj to, powiedziałem. Kurde, ci szczele w ryj zaraz. Na gnoju. No wstawaj, Ezio, wstawaj. Kurde, to nie robi na nim wrażenia w ogóle. Z ukrytych ostrzy. No walić go na pyrę, ile on ma życia, no. Skurczybyku jeden. Kurde, z miecza, nie wiem. No żeż ty typie. A, bo on chyba jak się blokuje tym pastorem, to mu nie zabieram obrażeń, czy jakoś tak. No, coś takiego. Kurde. No chodź, zaraz ci pokażę, kto tu jest bezużyteczny. Kurde, jak mi wywalił. No chodź, ty drabie jeden. No, oddawaj to. No, you will not take this from me. It's finished, Rodrigo. Lay down your arms, and I will make sure the end comes swiftly. Really, Ezio? And would you give up so easily were it the other way around? O ty kurde. Why don't we find out? O kurde. O nie. O nie, to się nie może tak skończyć. Szybko, Ezio, masz milion lekarstw. O, proszę bardzo. I tajne przejście trzeba znaleźć. No, już mi nic nie jest. Także no. Kurde, niezły rozpierdziel. A to jest interesujące. Co tam robisz, Rodrigo? Open, damn you! Open! It's over, Rodrigo. No more tricks. No more ancient artifacts. No more weapons. Let us see what you are made of, old man. All right then. If that's how you want to play it. Co się tak świeci, jak psu jajca? What do you even want with the vault, Rodrigo? Don't you know what lies within? Or do you mean to tell me the great and powerful assassins didn't figure it out? Figure what out? God. It's God that dwells within. You expect me to believe that God lives beneath Il Vaticano? A
more logical location than a kingdom in a cloud, don't you think? Surrounded by singing angels and cherubim, makes for a lovely image. But the truth is far more interesting. Kurde, mówi to papież, nie? What do you think you'll do when you open that door? I don't care. It's not approval I'm after. Just power. And you think you'll give it up? Whatever lies beyond that wall won't be able to resist the staff and apple. They were made for felling gods. God is meant to be all-knowing, all-powerful. You think a couple of ancient relics can harm him? You know nothing, boy. You take your image of the creators from an ancient book. A book, mind you, written by men. You are the Pope, and yet you dismiss the central text of your faith? Are you so naive? I became Pope because it gave me access. It gave me power. Do you think I believe a single goddamn word of that ridiculous book? It's all lies and superstition, just like every other religious tract written over the past 10,000 years. Skończyłeś gadać? Bo chcę cię wyjaśnić już do końca. No, dałem ci się wypowiedzieć, a teraz... Na pyrę cię ładować, no! O kurde! O! You can't! It's my destiny! Mine! I am the prophet! You never were. Get it over with, then. No. Killing you won't bring my family back. I'm done. Ooh. To był błąd, Ezio. Tutto è lecito. Requiescat in pace. O nie, Ezio. To był błąd. Trzeba było go wyjaśnić na mordę. Mieczem w ryj najlepiej. O, dostałem 10 tysięcy florenów chyba. Wow, to jest ciekawe. Kwencja 14 zakończona, no fajnie, fajnie. A, i dostałem portret Rodriga Borgi też. Znaczy no, spoko. Chodźmy także pod koniec już, znaczy na koniec tego wszystkiego. Greetings, Prophet. It is good you have come. Let us see it, to give thanks. We must speak. Who are you? Many names. When I died, it was Minerva. Before that, Merva and Mera, and on. The others, too. Juno, who was before called Uni. Jupiter, who was before called Tinia. No nieźle. You are... gods. No, not gods. We simply came before. Even when we walked the world, your kind struggled to understand our existence. We were more advanced in time. Your minds were not yet ready. Still not. Maybe never. No matter. You may not comprehend us, but you will comprehend our warning. You must. None of what you are saying makes sense. Our words are not meant for you. What are you talking about? There's no one else here. Enough. I do not wish to speak with you,
but through you. You are the prophet. You've played your part. You anchor him, but please be silent, that we may commune. Listen. Okay. When we were still flesh and our home still whole, your kind betrayed us. We who made you. We who gave you life. We were strong, but you were many, and both of us craved war. So busy were we with earthly concerns, we failed to notice the heavens. And by the time we did, the world burned until naught remained but ash. It should have ended then and there. But we built you in our own image. We built you to survive. And so we did. Few were our numbers. Your kind and mine. It took sacrifice, strength, compassion. But we rebuilt. And as life returned to the world, we endeavored to ensure this tragedy would not be repeated. But now, we are dying, and time will work against us. Truth turned into myth and legend. What we built, misunderstood. Let my words preserve the message and make a record of our loss. But let my words also bring hope. You must find the other temples, built by those who knew to turn away from war. They worked to protect us. To save us from the fire. If you can find them, if their work can be saved, so too might this world. Be quick, for time grows short, and guard against the cross, for there are many who will stand in your way. No już? Halo? It is done. The message is delivered. No i okej. We are gone now from this world. All of us. We can do no more. The rest is up to you, Desmond. What? Who is Desmond? I don't understand. Please, wait. I have so many questions. No nieźle. Desmondzie. No nieźle. No także tak tyle. Także tak to wyglądało. Jeszcze zaczekamy, bo czeka nas krótka sekwencja z Desmondem. Tylko musi część napisów minąć, z tego co pamiętam. No. Nie ma to jak walczyć z papieżem na pięści, nie? Zawsze spoko. There's only about 10 minutes until I get all of my equipment ready to go before they do. Desmond. Yeah. Yeah. All right, Sean, I need you and Rebecca to get everything in here packed up and loaded into the truck. You and I'll deal with the Templars. What, they're here? It was only a matter of time before they discovered us. To be honest, I'm surprised it took them as long as it did. Let's go. Ooh. Halo. Siemaneczko, co wy tu robicie w ogóle? No, dobra, mogę biegać? Okej. A tutaj coś... nic, no dobra. No dobra, no to co? Idziemy. No dobra. Templariusze! Zniszczę was! Co wy sobie myślicie? Mr. Miles, this is an unexpectedly pleasant turn of events. And here I thought I'd have to waste more men on you. Kind of you to save me the trouble. What do you want, Vidic? For you to come home. We miss you terribly. There's still so much work for us to do together. It's not happening, Warren. You continue to disappoint in every conceivable way, Miss Stillman.
I saved your life once. Do you remember? And this is how you repay me? You saved me so you could keep experimenting on people, destroying their lives. And for what? Oh, this tired argument again. As I recall, you were there, at my side, every step of the way. Their blood is on your hands just as much as mine. You need to stop him. I'm on it. No ty gnoj. No ty kurde gnoju, co ty se myślisz? Aha, i co? No. Dawaj to. Pamiętam, że możemy sobie pałę teleskopową wziąć jako broń. O. I pyk! Pięknie. O, tak jest. Zobaczcie, wszystkiego się nauczyłem od Ezio. Będzie frajerzy. Oczywiście, że się nauczyłem walczyć i ci twoi frajerzy tutaj niewiele mogą zdziałać. Pyk. Haha, bardzo dobrze. Wal go na pyrę tam, Lucy. Doc, looks like it's just you and me now. Enjoy your victory, Mr. Miles. Temporary as it is. Desmond, we have to go. Kurde, jak się tu wbili w ogóle. Mabel, come on, help Lucy into the van. Hurry, Desmond, we need to go. You'll have your turn, Desmond. Warren's gonna get what he deserves. I promise. So what now? Where are we headed? There's a cabin up north. We should be safe there, at least for a little while. I have to analyze those tapes from your session, figure out what's happening. And then what? Here we go. I've got you all hooked up. Got a long drive ahead of us. Figured you might want to play around with the Animus on the way. All right, but I got some questions first. I mean, what the hell was that in the vault? What you saw proves everything I was afraid of. The Templars aren't our biggest threat. Not by a long shot. So what, the sun is? What's it gonna do, cook the earth? I doubt it, but I don't know. There's been some speculation that the earth's magnetic field is weakening. A sufficiently strong flare could flip the poles and cause a geomagnetic reversal. It's all theoretical, but if it happens, the planet could become geologically unstable. Very unstable. Aha. It's meant to be the stuff of pseudoscience, but clearly something catastrophic happened to the people of the first civilization. Minerva, was it? She seemed to think we were due for a second round. So either way, we're fucked. No, w sumie jest was tylko kilka templariuszy, cała armia, no ale to trudno. Także co, to już by było na tyle? Skończyliście gadać wszyscy? No. Także co, no to chyba mogę się z wami pożegnać w tym miejscu. A, ale to była gra, kurde, seria, normalnie ile tam odcinków wyszło? Z 50 czy coś takiego? Masakra. A, no cóż. Chyba jeden z najlepszych Assassinów, jakie powstały. No ale też w sumie nie grałem w te najnowsze, więc nie mogę się tak do końca wypowiedzieć. No ale co, no to... Tak, widzimy się w Assassin's Creed Brotherhood, ale pewnie sobie zrobię jakąś przerwę. No, zobaczymy. Nie, może tydzień, może dwa tygodnie, ale na pewno wkrótce ta gra się pojawi u mnie na kanale. No i co? Tak czekam, bo już sporo tych napisów przeleciało, no to może już przelecą do końca. Możliwe, że tak. Chociaż wątpię... Chyba już się nic więcej tu nie pojawi, w sensie jedyne co się zmieni to, że będę miał portret Rodriga Borgi. I chyba tyle. No, a tak jakby ta historia jest przerwana tutaj, a w Brotherhoodzie to ma... jest kontynuowana dokładnie w tym samym miejscu, także... Tak to wygląda.
testerzy jakieś tam. Kurde, ciekawe ile tych napisów zostało jeszcze. Aha, to jest Studio Bukareszt. No, Ubisoft lubi się pochwalić. Tja. Dobra, dużo tych napisów jeszcze. Ja pierdzielę. Halo! Panowie z Ubisoftu, powaliło coś się wam na mordy. Proszę przestać. No nic, dobra, w takim razie styknie tych napisów. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę na koniec serii. No i tyle. Do zobaczenia w innych filmach. Na razie, cześć. Pa, pa.